Myśmy wczoraj podejmowali taką prekursorską uchwałę, która ma na celu sprawdzenie, czy możliwym prawnie jest rozwiązanie polegające na tym, żeby na bieżąco zmieniać stawkę opłaty, czyli według bieżącego zużycia faktycznie co miesiąc, jeśli kogoś nie ma w domu, to płaci mniej, bo mniej też generuje odpadów. Jeśli do domu przybywają nowi lokatorzy, no to będzie ktoś płacił więcej, bo też tych odpadów jest więcej generowanych. Pytanie jednak, czy takiego sposobu naliczania opłat nie zakwestionuje Regionalna Izba Obrachunkowa. To jaka będzie wysokość takiej stawki od zużytej wody, radni będą prawdopodobnie decydować na kolejnej sesji. Na wczorajszej zdecydowali, aby przekazać wsparcie dla podległych pod powiat szpitala i DPS-u w Trzciance. Lecznica otrzyma 30 tysięcy złotych na zakup medycznego sprzętu, a Dom Pomocy Społecznej 20 tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i podopiecznych. Rada wyraziła również zgodę na pomoc dla rodzimych przedsiębiorców. O odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcy mogą starać się, gdy ze względu na epidemię ich przychody spadły o minimum 30% do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Termin uregulowania należności można przedłużyć nawet do końca września.